Od jakiegoś czasu nawiedza moje serce pragnienie, aby podzielić się z wami bliskim mojemu sercu tematem, ale ze względu na moje wyjazdy takich możliwości nie miałem. Dzisiaj z tej możliwości chcę skorzystać i rozpocząć ten temat, a jego kontynuacja będzie mieć miejsce w któreś wtorki, czy następne wtorki, bo w ten wtorek, najbliższy wtorek, nie traktujcie tego jako autopromocja, albo traktujcie, a więc w ten najbliższy wtorek będę mówił na temat przyjdź Królestwo Twoje. Będziemy się chcieli zastanowić, o jakie to Królestwo Chrystus nakazuje nam, abyśmy się modlili. O jakie Królestwo? Rzymskie, polskie, czy jakie? Na pewno ani takie, ale szczególne, osobliwe Królestwo. I o tym rozpoczniemy w ten wtorek rozważanie Bożego Słowa. Natomiast gdy tę myśl zakończymy, będziemy się modlić o bądź wola Twoja. To znaczy będziemy mówić na temat bądź wola Twoja. I moim pragnieniem od jakiegoś czasu jest dzielić się z wami na temat woli Bożej. I dzisiaj będziemy mówić o poznawaniu i postępowaniu według woli Bożej. A więc tematem mojego zwiastowania dzisiaj będzie poznawanie i postępowanie według woli Bożej. Jak zaznaczyłem, będzie to wstęp. Rozwinięcie tego będzie miało miejsce we wtorki po zakończeniu przyjdź Królestwo Twoje. Na wstępie czytajmy list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5, wiersz 17. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. W nowszym tłumaczeniu wiersz 17 jest tak oddany. Starajcie się pojąć, jaka jest wola Pańska. A więc starajcie się pojąć, jaka jest wola Pańska. I na wstępie zadajmy sobie podstawowe, fundamentalne pytanie. Czy troska, bo tak tu jest napisane, starajcie się pojąć, jaka jest wola Pańska. Czy troska o poznanie woli Bożej jest ważna, czy też możemy ją odłożyć ad acta? Czy ważne jest staranie się o poznanie woli Pańskiej? Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że tak. A jeśli ktoś nie jest przekonany, to proszę zwróćcie uwagę na naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale po rozmowie z Samarytanką, kiedy przyszli uczniowie i przynieśli chleb i mówili, Mistrzu, jedz. A on odpowiedział, ja mam chleb, którego wy nie macie, nie znacie. A potem dodał, moim chlebem jest wypełniać wolę Pańską. Nie wiem, czy bylibyśmy się w stanie obyć bez chleba. Spróbujcie, pościć na przykład 3-4 dni. Gwarantuję wam, że nie śląskie kołacze będą wam w głowie, ale chleb, ten codzienny, powszechny chleb. Na pewno tak. Ludzie ze wschodu, gdzie w okresie stalinizmu panował straszliwy głód, gdzie miliony umarło z głodu, mieli taką tęsknotę i takie pragnienie za chlebem, że nawet do dzisiaj wszystko jedzą z chlebem. Ziemniaki jedzą z chlebem, nawet rosół jedzą z chlebem. Bo gdzieś w nich jest taka potrzeba, zrodzona właśnie na skutek głodu, by chleba nigdy na stole nie brakło. A tu Jezus mówi, że On ma jeszcze coś ważniejszego niż ten cenny, powszedni chleb.
a tym czymś jest wypełnianie woli Bożej. A zatem już to wskazuje, że w oczach Jezusa wypełnianie woli Bożej było czymś priorytetowym, czymś najważniejszym. A dalej Pan Jezus powiedział w tej samej Ewangelii, w 6 rozdziale, w wierszu 32, że przyszedł nie po to, aby swoją wolę wprowadzać w czyn, realizować swoją wolę, wypełniać swoją wolę, ale przyszedł, aby wypełniać wolę tego, który go posłał. A więc, że przyszedł po to, aby wypełniać wolę tego, który go posłał. A posłany został, wiadomo nam, przez Boga Ojca. I wreszcie, gdy jego życie na tej ziemi dobiegało do końca, w tej nocy, której miał być po pierwsze zdradzony, po drugie ubiczowany i ukrzyżowany w ciągu dnia, w tym momencie, gdy wszyscy uczniowie od niego odstąpili, pozostał sam, osamotniony w boju w ogrodzie Getsemane, modlił się. Ojcze, jeśli jest to możliwe, niech mnie ten kielich minie. To znaczy to wszystko, co za chwilę miało nastąpić. Ale zaraz dodał, ale nie moja wola, ale wola Twoja niech się stanie. A zatem zauważcie, jak ważną rolę odgrywało wykonywanie woli Bożej w życiu Jezusa Chrystusa. A idąc dalej, chcę powiedzieć, że Bóg chce, abyśmy i my, jako Jego dzieci, po pierwsze znali Jego wolę, a po drugie postępowali zgodnie z Jego wolą, a więc wykonywali Jego wolę. Bo jest to ważne, żebyśmy i znali, i postępowali. Zdarza się bowiem tak, że co niektórzy ludzie znają wolę Bożą, ale nie mają wewnętrznej inspiracji, ochoty, pragnienia, aby ją wykonywać. A więc okazuje się, że znanie woli Bożej, a wykonywanie woli Bożej jest między tym a tym jest zasadnicza różnica. Możemy znać wolę Bożą, ale niekoniecznie musimy ją wykonywać. A chcę powiedzieć, albo przypomnieć, że omijanie wykonania woli Bożej zawsze powodowało i powoduje pewne problemy, powoduje pewne perturbacje, powoduje pewne problemy. I myślę, że wielu chrześcijan swoje problemy zawdzięcza temu, iż znają wolę Bożą, ale nie mają ochoty, aby ją wykonywać, aby ją wypełniać. I przeżywają trudny czas. I czasem się o takich ludzi nawet modlimy. Ale modlitwa nie jest skuteczna. Dlaczego? Bo oni nie wypełnili tego, czego Bóg od nich oczekuje. A Bóg oczekuje od nich, że Jego wolę będą wypełniać. A skoro są nieposłuszni albo nie mają ochoty wypełniać woli Bożej, no to Bóg musiałby zaprzeczyć samemu sobie, gdyby wysłuchał modlitwę o rozwiązanie ich problemów. I takich przykładów, kochani, mamy w Biblii co najmniej kilka. Pierwszym z nich, z przykładem, że ktoś zna wolę Bożą, ale jej nie wypełnia, nie ma ochoty do jej wypełniania, jest człowiek, którego znamy z imienia. Nazywał się Jonasz. Był prorokiem pańskim. A kimżeż jest prorok? Prorok to ktoś, komu Pan objawia swoją wolę, objawia swoje słowo. On zna słowo pańskie. Prorok zna słowo pańskie. I gdy otwieramy księgę proroka Jonasza, i bądźcie uprzejmi to uczynić, gdy otwieramy księgę proroka Jonasza, to zauważamy jego tragiczną pomyłkę. Bo co się dzieje? Oto w pierwszym rozdziale, w wierszu pierwszym i drugim czytamy,
że Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i tak dalej, i tak dalej. I tam głoś, wzywaj Niniwę do pokuty. A więc oczywiście, że Jonasz znał wolę Bożą. Ta wola Boża była mu w sposób precyzyjny przedstawiona, przekazana. Ale czy Jonasz zastosował się do woli Bożej? Ale czy Jonasz usłuchał oczekiwań i spełnił oczekiwanie Boga? Od następnego wiersza dowiadujemy się, że Jonasz owszem wstał. Wstał, ale nie po to, żeby wypełnić wolę Bożą, ale wstał, żeby jej unikać, uniknąć. A więc uciec przed wolą, wypełnieniem woli Bożej. I co go potem spotkało? Spotkały go same problemy. Statek się pod nim zatopił. Ludzie go oskarżyli. A więc znalazł się w absolutnym potępieniu i odrzuceniu. Jako ten, który sprzeciwił się woli Bożej. No i teraz pomyślcie, że oto znalazł się Michał Chydzik, który się za nim modli. Boże, Boże, pomóż mu. Bóg by takiej modlitwy nie wysłuchał. Dlaczego? Ponieważ ten człowiek w sposób ewidentny nie respektował, lekceważył Boga, nie wypełnił woli Bożej. No i w związku z tym spotkało go nieszczęście. Rozdział drugi opisuje to nieszczęście. Dopiero wtedy, gdy w głębinach morskich, we wnętrzu wielkiej ryby, Jonasz się opamiętał, Jonasz zrozumiał swój błąd i zaczął pokutować i wołać do Boga o ratunek. Ryba miała go już dość, wyrzuciła go na brzeg morski. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wysłuchał jego modlitwę polegającą na tym, że on zrozumiał, iż nie wypełnia woli Bożej. Myślę, że niektórym chrześcijanom też by się przydało takie miejsce pokuty, opamiętania i przyznania się, Boże, nie spełniłem Twoich oczekiwań, nie wypełniam Twojej woli. I wyznanie tego, i proszenie Boga o przebaczenie, a wówczas Bóg jest gotów zrealizować taką modlitwę, wypełnić taką modlitwę. Weźmy inny przykład. W Dziejach Apostolskich, w 27 rozdziale, jest mowa o pewnym wydarzeniu. Apostoł Paweł jest wieziony, eskortowany do Rzymu, aby mógł stanąć na sądzie przed cesarzem. I transport apostoła Pawła został zlecony setnikowi Juliuszowi. I Juliusz eskortował apostoła Pawła do Rzymu, aby mógł stanąć przed cesarzem. I płynęli. I dopłynęli do pewnej wyspy. I Paweł wtedy otrzymał objawienie, że dalsza podróż jest niebezpieczna. I że w związku z tym w zatoce tej wyspy powinni przezimować. I Paweł dzieli się z tym setnikiem, aby nie wyruszać, nie wypływać, ale pozostać tu aż do wiosny. Ale bardzo często tak bywa, że jeśli chcemy wypełnić wolę Bożą, to znajdują się źli doradcy. Ludzie inspirowani przez mocy ciemności, które usiłują odprowadzić nas od wypełniania woli Bożej. I w tym przypadku podobna rzecz miała miejsce. Juliusz, setnik, nie słuchał Pawła, a więc człowieka inspirowanego i prowadzonego przez Ducha Świętego, ale słuchał właściciela statku, który zapewniał, nie, nic się nie stanie, statek jest na tyle bezpieczny, dopłyniemy, choćbyśmy płynęli i zimą. I wypłynęli. Jeśli będziecie jeszcze raz czytać Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, to zauważycie, że na początku, gdy wypłynęli, zdawało się, że cel osiągnął. Popatrzcie, jak chytry jest diabeł.
na początku ułożył okoliczności w taki sposób, że wszystko się układało jak należy. Ale kiedy odpłynęli jakiś odcinek, nagle zerwał się Eryklon, potężny sztorm i znaleźli się w straszliwym niebezpieczeństwie. Zdawało się, że nikt nie zostanie uratowany. Wyrzucili wszystko, co mieli na statku, no i resztę wiecie, statek się rozbił, a oni na tratwach albo w pław dopłynęli do brzegu. I wtedy Paweł powiada, mężowie, trzeba było posłuchać tego, co wam mówiłem. A więc i tutaj ci marynarze, a także zwłaszcza Juliusz Setnik, znaleźli się w tragicznym położeniu dlatego i tylko dlatego, że nie chcieli posłusznie wypełnić woli Bożej. A więc i tutaj również to się objawiło. Nie dziwmy się więc, że jeśli znamy wolę Bożą, jeśli Bóg nam coś objawia, jeśli Bóg nam na coś pokazuje, a my unikamy z jakichś tam powodów wykonania woli Bożej, to cóż nas może spotkać? Na początku wszystko się może układać no, szczęśliwie, ale za chwilę może pojawić się niesamowity problem. Kiedy o tym mówię, myślę także i o małżeństwach. Myślę o niektórych małżeństwach. Biblia mówi wyraźnie w Panu. Jeśli się żenisz, żeń się z kimś w Panu. Jeśli wychodzisz za mąż, wychodź za kogoś w Panu. Ale co niektórym osobom wydaje się, że mogą ominąć ten Boży nakaz, tę Bożą wolę. Żenią się więc w sposób przypadkowy z nią, albo wychodzą za mąż, za niego. I na początku zdawałoby się, a przynajmniej do ślubu, zdaje się, że wszystko jest na dobrej drodze. Ale potem bardzo często rozszaleje się burza. On zaczyna pić, on zaczyna bić, on zaczyna pokazywać, kim jest, co jest w jego wnętrzu. No bo jest stara natura, a stara natura inaczej nie może. A więc jeśli znamy wolę Bożą, niech nas Bóg zachowa przed tym, abyśmy unikali jej wypełnienia. Idąc dalej, chcę powiedzieć jeszcze coś więcej, że bardzo często jest tak, iż po poznaniu woli Bożej, wtedy, gdy chcemy ją wypełnić, znamy wolę Bożą i chcemy ją wypełnić i podejmujemy się jej wypełnienia, to po podjęciu decyzji, że ją będziemy wypełniać, wiecie, co się bardzo często pojawia? Pojawia się bardzo często pustynia. Pojawia się bardzo często próba, której niekiedy towarzyszy lęk i obawa. Co będzie, jeśli ja się zdecyduję wypełniać wolę Bożą? Dam wam znowu dwa przykłady. Abraham. On wiedział, jaka jest wola Boża odnośnie jego syna Izaaka. Bóg mówi, Abrahamie, weź swojego syna i idź na odpowiednią górę i tam go ofiaruj jako ofiarę na ołtarzu. Nigdy się to nie zdarzyło. To było coś niezwykłego. Nigdy Abraham syna swojego nie składał ofiary. Wręcz przeciwnie. Bóg go wyprowadził z Ur Chaldejskiego właśnie po to, żeby nie był świadkiem, jak tamtejsze pogańskie narody ofiarowywały swoje dzieci na ofiarę na ołtarzach. A tu nagle Bóg od niego żąda rzeczy niesłychane. No niesłychane. Weź swojego syna i ofiaruj go. Pomyślcie, tyle lat czekał, tyle lat się modlił, tyle oczekiwania, tyle troski. Jedynak, nie licząc oczywiście Ismaela, jedynak jako syn Sary i Abrahama. I oto Bóg żąda od niego niesamowitej ofiary. Niesamowitej ofiary. Idź i ofiaruj go. I co robi Abraham?
popatrzcie, jeśli Abraham, mając zapłacić tak wielką cenę, zdecydował się na to, aby to zrobić, to czyż nasze wypełnienie woli Bożej niekiedy takie proste, takie zwykłe, nic nie kosztujące powoduje problemy w nas? To zastanówcie się, co się działo z Abrahamem, kiedy miał zapłacić tak wysoką cenę. Gdyby to jeszcze było na następny dzień, albo w tym momencie, albo tu i teraz, pod wpływem emocji i tej mowy Bożej, może Abraham kierowany emocją, podnieceniem, zrobiłby to. Ale Biblia mówi, że Abraham wziął swojego syna, wziął drwa i przez 3 dni szedł, nie wiedząc dokąd idzie, gdzie ma ofiarować swojego syna. A co myślicie, że diabeł wtedy był nawróconym? Że diabeł wtedy nie wykonywał tego, co wykonuje dziś? Czy nie przystępował: ej Abrahamie, ty się pomyliłeś. Ej Abrahamie, przecież nie po to ci Bóg dał syna, żeby go ofiarowywał. Coś źle odebrałeś głos Boży. Coś źle zrozumiałeś Boga. I przez 3 dni Abraham prawdopodobnie męczył się z tym, aby wypełnić wolę Bożą. Tak to bardzo często bywa. A że jeśli znamy wolę Bożą i usiłujemy ją wypełnić, to Bóg doświadcza naszą wiarę, nasze przekonanie, że będziemy ją chcieli wypełnić. Ja sobie wyobrażam Abrahama, jak idzie, jak dźwiga ten, jak idzie, a za nim postępuje jego syn Izak. I w pewnym momencie Izak się zwraca do niego: ojcze Abrahamie, są drwa, jest ogień, a gdzież jest ta owieczka na ofiarę? Wyobrażacie sobie? Ojcowie, pomyślcie sobie w tej chwili o waszych synach. Jeśli ktoś ma 5, 6, no to jeden mniej, to jakoś tam by przeszło. Ale jeśli ktoś ma jedynaka, w którym pokłada całą nadzieję, no to nie było łatwe przeżycie. To nie było łatwe przeżycie. Ojcze, a gdzie jest ten baranek na ofiarę? Ale Abraham był tak zdeterminowany, żeby wypełnić wolę Bożą, że nie zrezygnował ze swojego celu. I chciałoby się powiedzieć: Boże, daj nam takie serca, jakie miał Abraham, abyśmy zdecydowanie mniejszą cenę, którą trzeba zapłacić za wypełnienie woli Bożej, zapłacili. Abyśmy się z Bogiem nie targowali, ale abyśmy ją chcieli wypełnić. I Abraham powiada: no synu, Bóg obmyśli. On też nie wiedział, co się stanie. On nie wiedział, że Bóg w ostatniej chwili zatrzyma nóż, który trzymał w ręce. Ale tak się stało. Ale chcę wskazać na to, że po poznaniu woli Bożej, a przed jej wypełnieniem, przed jej zrealizowaniem, końcowym etapem zawsze jest jakaś pustynia, jakieś doświadczenie, a nawet strach. Czy to się uda? Czy tak ma być? Czy to jest naprawdę wolą Bożą? I nie mówcie mi, że tak nie jest, bo ja w życiu swoim wielokrotnie to przeżywałem. Podjąłem jakąś decyzję, aby to czy tamto, a wtedy, zanim zrealizowałem, zawsze następowały takie chwile zwątpienia. Czy się nie pomyliłem? Czy przypadkiem nie źle nie zinterpretowałem głos Boży? Zawsze się to pojawia. Tak to bywało i tak to jest. Nawet Jezus, o którym przed chwilą mówiłem, on przecież wiedział, jaka jest wola Ojca. Po co przyszedł na tę ziemię, prawda? Wiedział czy nie wiedział? Wiedział. Zanim człowiek został stworzony, on już wiedział, że będzie posłany, aby zbawić tego człowieka, który upadnie. On wiedział, po co przyszedł. Ale wypełnienie tego, co wiedział, tej woli Bożej, miało nastąpić dopiero na Golgocie. Tam się to miało stać. Czy jeszcze raz pójdźmy do ogrodu Getsemane. Choć wiedział, jaka jest wola Boża, ale tam w ogrodzie Getsemane przeżywał zwątpienie. Panie, Panie, jeśli możesz, tak nie mówi człowiek, który jest w 100% pewien i jest przekonany do końca. A on wiedział, ale popatrzcie, przed wypełnieniem woli Bożej
nastąpiło doświadczenie. Jeśli, Panie, nie może mi ten kielich minąć, on wiedział, że nie może, a jednak gdzieś ta doza wątpliwości w nim się pojawiła. Nie dziwmy się więc, że jeśli podejmujemy decyzję, by wypełnić wolę Bożą, że się pojawiają wątpliwości. To jest naturalne, to jest normalne. To jest naturalne i to jest normalne. Idąc dalej, bo chcę postępować dalej, Bóg jest tak wspaniałym Bogiem, że po to, abyśmy poznali wolę Bożą, nie pozostawia nas na rozdrożu. Nie każe nam stanąć na skrzyżowaniu czterech dróg i teraz ty sobie decyduj. Albo martw się, którą drogą iść. To prawdopodobnie wielu z nas poszłoby na błędne drogi. A Bóg tego nie chce. Bóg chce, abyśmy szli właściwą drogą. Bo chce, abyśmy byli użyteczni w tym, że będziemy wypełniać Jego wolę. No ale stoimy na skrzyżowaniu. W którą stronę pójść? Tu czy tam? Tu zamieszkać czy tam? Tu podjąć pracę czy tam? No i tyle pytań, tyle wątpliwości. Nie, Bóg tak nie postępuje. Bóg, jeśli chce, żebyśmy wypełniali Jego wolę, to też nam chce objawić, pokazać albo inaczej wskazać swoją wolę. Nie chce, żebyśmy żyli w niepewności. Nie, to nie jest Jego celem, aby utrapić duszę naszą niepewnością. Nie, On chce pokazać nam swoją wolę i oczekiwać, że się podejmiemy jej wypełniania. I widzicie, Bóg po to, żebyśmy poznali Jego wolę, żebyśmy poznali drzwi, przez które chce, abyśmy weszli, ustanowił, według mnie, ustanowił co najmniej trzy źródła, z których możemy wyczytać, po których możemy poznać wolę Bożą. Możemy poznać wolę Bożą. Co najmniej trzy źródła. Niektórzy już wiecie, jakie, bo swego czasu na tym miejscu usługiwałem już na ten temat. Niewątpliwie najobszerniejszym źródłem informacji o woli Bożej jest, a zbór niech mi podpowie, Słowo Boże. Słowo Boże, tak, Słowo Boże. Jeśli coś w Słowie Bożym jest zakazane, nigdy się nie waż robić wbrew temu, co jest zakazane. Jeśli Boże Słowo mówi nie cudzołóż, to możesz uchylić drzwi i powiedzieć, a ja jednak. Jeśli Boże Słowo mówi nie kradnij, to jest oczywiste, że nie możemy już pytać o wolę Bożą, mogę czy nie mogę. Bo jest napisane. A więc jeśli coś jest napisane, jest w Słowie Bożym, to jest to napisane po to, abyśmy drobiazgowo to przestrzegali. Prawda? Nie kuśmy Pana, jeśli w Słowie Bożym jest coś wyraźnie napisane, a my to chcemy ominąć. To jest kuszenie Boga. To jest narażanie swojego życia na burzę i niebezpieczeństwa, na jakie naraził się Jonasz i setnik rzymski Juliusz. A więc Słowo Boże. Drugim źródłem, o którym chcę najwięcej mówić we wtorkowe popołudnia, to jest Duch Święty. Bo prawdą jest, bracia i siostry, że nie na każdy szczegół wypowiada się Boże Słowo, prawda? Nie każdy szczegół jest w Bożym Słowie zapisany. No bo wtedy Słowo Boże musiało być takie, jak mówi Jan, że cały świat by tych ksiąg nie pomieścił. No i w związku z tym ktoś nam... To nie znaczy, że możemy, skoro Biblia, Słowo Boże nie mówi w szczegółach na ten temat, że my możemy sobie, powiedzmy sobie, zabawiać w loterię.
Nie mówi Biblia, gdzie mamy mieszkać. A jeśli to znaczy, że możemy sobie wybierać dowolnie, Biblia też nie mówi, gdzie mamy pracować. Czy to znaczy, że mamy sobie dobierać dowolnie? Wspomniany już przypadek małżeństwa. Biblia nie mówi, czy to ma być szatynka, czy blondynka, czy wysoka, czy szczupła, czy inna. Biblia tylko mówi w Panu. Ale czy to znaczy, że możemy sobie jeździć od zboru do zboru i się przyglądać z lupą, która to? I wybierać, przebierać? Wpadniemy jak śliwka w kompot. W związku z tym to jest niedopuszczalne. Ale Biblia o tym nie mówi. Ty musisz się ożenić z szatynką, a ty musisz się ożenić z blondynką. A zatem kto wtedy nam przychodzi z pomocą? Właśnie Duch Święty. Mamy pocieszyciela, mamy doradcę. Po to, byśmy nie chodzili, nie błądzili na oślep, Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. I oczywiście, tak jak jest napisane, ale uszczegółowienie tego, co jest napisane, należy już do Ducha Świętego. Duch Święty nam pokazuje. No tak, ktoś powie, dobrze, dobrze, ale jak usłyszeć głos Ducha Świętego? Jak zrozumieć głos Ducha Świętego? Na ten temat będę mówił we wtorkowych godzinach biblijnych. Autopromocja. Zapraszam, przyjdźcie, jeśli chcecie wiedzieć, w jaki sposób odbierać głos Ducha Świętego, na to poświęcę wtorki. Czy myślicie, że ja już wszystko wiem? Nie, nie, ja się też ciągle uczę, ale zdecydowanie więcej dzisiaj rozumiem Ducha Świętego niż wtedy, kiedy się nawróciłem. I widzicie, gdybym ich był ktoś wtedy wytłumaczył, jak rozumieć głos Ducha Świętego, przypuszczalnie nie popełniłbym tyle pomyłek, ile popełniłem w życiu. A zatem możesz uniknąć pewnych problemów, jeśli będziesz rozumiał prowadzenie Ducha Świętego. A zatem będziemy o tym mówić, ponieważ z tą sentencją modlitwy pańskiej jest bądź wola Twoja. Więc chcemy poznawać wolę Bożą. Wolę Bożą w Piśmie Świętym zawartą, a zwłaszcza wolę Bożą, tę wolę Bożą, która nie jest tak wyraźnie objawiona, ale którą winniśmy przestrzegać, którą nam Duch Święty objawia. No i wreszcie trzecie światło, trzecie drzwi, to są okoliczności. To są okoliczności. Z tym, że jeśli chodzi o okoliczności, to musimy być bardzo ostrożni. Musimy być bardzo ostrożni. Bo tak, jeśli znamy wolę Bożą, jeśli wiemy, jaka jest wola Boża, i popatrzcie teraz, jeśli wiemy, jaka jest wola Boża i mówimy tej woli Bożej tak, to Bóg wtedy przygotowuje okoliczności. Tak, Bóg wtedy przygotowuje okoliczności. Zaraz dam przykład. Ale jeśli znamy wolę Bożą, a tej woli Bożej mówimy nie, to diabeł przygotowuje okoliczności. Popatrzcie jeszcze raz na Jonasza. On znał wolę Bożą, ale on powiedział Bogu nie. I nagle znalazł statek, który płynął w przeciwną stronę, do Tarszyszu. A więc zupełnie przeciwną stronę. Któż mu te okoliczności przygotował? I marynarze go wzięli na pokład, i statek płynął w tamtą stronę, i zdawałoby się komuś, kto jest ślepy, przecież w tym jest Bóg, skoro tak wspaniale ułożył mi okoliczności. Ale czy w tym był Bóg? Tak, był Bóg, ale przez małe B. W tym był szatan. Tak, tak, diabeł po prostu przygotował mu okoliczności ku zgubie. Ale weźmy innego człowieka. Mojego, że tak powiem, mój wzorzec lidera. Już wiecie, kogo mam na myśli. Mam na myśli Nehemiasza. Bóg także objawił mu swoją wolę. Objawił mu Bóg swoją wolę, że chce, aby poszedł do Izraela
i odbudową mury wokół Jerozolimy. Był młodym człowiekiem. Usługiwał królowi, despocie, pogańskiemu królowi. Podawał mu wino. To znaczy najpierw próbował, czy nie jest zatrute, był pod czaszym. Najpierw próbował, czy nie jest zatrute, a potem, jeśli nie umarł, to podawał królowi. No i oto Bóg mu objawił, jaka jest jego wola, aby wszedł do Jerozolimy odbudować zniszczone mury. No teraz powiedzcie to królowi. Przecież mógł w tym momencie być pozbawiony życia. Mógł obrazić króla. Król mógł przywołać pierwszego lepszego żołnierza i nakazać, aby ściął mu głowę. Albo mógł go oddać do okrutnego więzienia. To co, u mnie na dworze służba ci się nie podoba? To co, czego ci tu brakuje? A zatem obrażony król mógł ze swoim niewolnikiem postąpić jak chce. I mógł to zrobić jego pan. Modlił się więc Nehemiasz, aby Bóg ułożył okoliczności, aby Bóg pokierował jego drogą, jego krokami. I zdumiewające, czytajcie pierwszy rozdział i drugi rozdział Księgi Nehemiasza. I oto przychodzi wyblakły, zmizerowany, utrapiony, bo chce wykonać wolę Bożą, a nie wie jak. Nie ma możliwości, bo jest ciągle niewolnikiem. I król patrzy na niego, a królowa siedziała przy nim i mówi: oj, cóż ty jesteś taki mizerny? Nic to innego, tylko zgryzota. Co cię trapi? I wtedy, pamiętacie, Nehemiasz odpowiada: no jakże mam się nie trapić? Jakże nie mam cierpieć, skoro bramy miasta moich ojców są spalone, zniszczone? I wyobrażam sobie, że teraz nastąpiła chwila napięcia. Co powie król? Co z nim zrobi? Zwiąże go i wrzuci do lochu, pozbawi go życia? Ale widzicie, jeśli się decydujemy wypełnić wolę Bożą, to Bóg aranżuje okoliczności. I wtedy król łaskawie pyta: a kiedy chcesz iść? I on mu mówi: a czego potrzebujesz? I on mu mówi: Bóg w wspaniały sposób aranżuje okoliczności. I oto Nehemiasz jedzie, z nim jadą współpracownicy. Nehemiasz wiezie list do zarządców lasu po to, aby mu dano drzewa na odbudowę bram. A więc wszystkie okoliczności, wszystkie w wspaniały sposób zostały ułożone. Tak. A więc kiedy mówimy Bogu tak, Bóg przygotowuje okoliczności. Ale kiedy mówimy Bogu nie, diabeł może przygotowywać okoliczności. Dlatego nie wolno się kierować samymi tylko okolicznościami. No jest panienka akurat do wzięcia, więc co za problem. Albo innymi jakimiś tam argumentami szafować. Nie. Trzeba brać pod uwagę, czy to jest zgodne z Bożym Słowem, co czujemy w naszym sercu, co nam mówi Duch Święty, jakie rady nam Duch Święty udziela, kiedy chcemy to uczynić. I po trzecie, obserwować okoliczności. Obserwować, czy Bóg otwiera drzwi. Jeśli tak, to możemy wtedy uznać to jako potwierdzenie tego, że powiedzmy taka jest wola Boża. I jeszcze jeden ważny element chciałbym tutaj dodać. Ale to już może bardziej dotyczy tych, którzy chcą być liderami albo są liderami. Kochani, jeśli to jest wola Boża, to Bóg zawsze stawia u naszego boku ludzi, którzy chcą z nami współpracować. Tak. Jeśli to nie jest wola Boża, to zostajemy sami. Popatrzcie, Nehemiasz podjął decyzję, że pójdzie. Natychmiast został otoczony ludźmi, którzy mu towarzyszyli. Dawid, wybrany, natychmiast zjawili się obok niego żołnierze, którzy mówili: Dawidzie, twoim jesteśmy.
A w Nowym Testamencie Paweł w 13 rozdziale słyszy głos Boży, że ma iść i natychmiast staje u jego boku Barnaba i inni. A więc jeśli to jest wola Boża, Bóg otacza nas wianuszkiem przychylnych współpracowników. Jeśli to nie jest wola Boża, zostajemy sami, a sam nikt sobie nie poradzi. I potem także poznaje się wolę Bożą. Jeśli ktoś nie chce być liderem, to kochany, zapytaj starszych, doświadczonych sług Bożych, albo starsze, doświadczone osoby, które już jakiś czas idą za Panem. Wsłuchuj się, co ci mają do powiedzenia. Nie myśl, że jesteś najmądrzejszy. Ci ludzie mają już za sobą jakieś przeżycie. Już się nieraz spotknęli i już nieraz wstawali. I mogą ci powiedzieć, uważaj, bo się potkniesz. Mogą ci powiedzieć, nie rób tego. Nie rób tego. Albo rób to. Korzystajmy z doświadczenia, korzystajmy z siwych włosów tych, którzy nas otaczają. To jest zdumiewające, jak bardzo rzadko dzieci liczą się z opinią i radą swoich ojców. A potem płaczy tragedia. A więc korzystajmy. Po to nam Bóg daje społeczność, jedni drugich, jednych i drugich stawia u boku naszego, abyśmy mogli z ich rady korzystać. A więc to jest bardzo ciekawe zagadnienie, poznawanie i wypełnianie woli Bożej. Tak, wola Boża w stosunku do każdego z nas może być inna. Może być inna w stosunku do mnie, na pewno jest inna. Może być inna w stosunku do ciebie, na pewno jest inna. Każdy z nas jest w innym miejscu. Każdy z nas ma inne zadanie i wobec każdego z nas wola Boża na pewno jest inna, ale jest jedna. Wola Boża, nas wszystkich obowiązująca. Jest wola Boża dotycząca nas wszystkich, absolutnie wszystkich. I nikt nie może powiedzieć, to nie mnie dotyczy. To dotyczy pastora, starszych. To nie jest wola Boża wobec mnie. Jest taka generalna, ogólna wola Boża. I byłoby dobrze, żebyśmy ją w pewnym momencie dojrzeli i się do niej dostosowali. Jakaż to jest ta ogólna wola Boża dotycząca i młodych, i starszych, i pastorów, i liderów, i kogo byście tam jeszcze nie wymienili. Jest taka wola Boża. Paweł o niej mówi. Jak mówi? Raz jeszcze przeczytam. Dlatego nie bądźcie nierozsądni. On tu nie mówi tylko do jakiejś wyselekcjonowanej grupy ludzi. Mówi tu do wszystkich wierzących. Dlatego nie bądźcie nierozsądni. Ale starajcie się pojąć, jaka jest wola Boża. I odpowiada, wolą Bożą jest, abyśmy niezależnie od stanowiska byli, zawieszę głos, bo chcę słyszeć waszą odpowiedź. I potem poznać, czy znacie wolę Bożą dotyczącą waszego życia, czy nie. Abyśmy byli. No właśnie, ta strona wie, ta strona nie wie. A więc abyśmy byli, ta strona niech odpowiada, a więc abyśmy byli, widzicie, nie są przekonani. To może środek im podpowie, abyśmy byli pełni ducha. A więc to jest ogólna wola Boża, dotycząca wszystkich ludzi. Dotycząca wszystkich ludzi. Mamy być ludźmi pełnymi ducha. W liście do Rzymian, ja już za chwilę kończę, jest to trochę inaczej oddane, ale równie wartościowo. W 12 rozdziale, w 11 wierszu Paweł pisze tak. W gorliwości nie ustawając. I teraz dodaję. Płomienni duchem
Panu służcie. Akcent chciałbym położyć na zwrot płomienni duchem. W innym tłumaczeniu jest to napisane zawsze żarzący się duchem. A więc namawia nas tu Paweł, albo stwierdza Paweł, że mamy się żarzyć. Kiedy się możemy żarzyć? Płonąć? Kiedy? Kiedy jesteśmy pełni ducha. W Starym Testamencie, w III Księdze Mojżeszowej, 24 rozdziale od 1 do 4, jest mowa o tym, że w świątyni miała być lampa. I co jest napisane odnośnie tej lampy? Że ta lampa codziennie miała być napełniana oliwą, aby mogła się żarzyć, aby mogła się palić, świecić. A oliwa jest symbolem Ducha Świętego. A więc ta lampa codziennie przez kapłana Arona miała być napełniana oliwą, uzupełniana oliwą i wtedy dopiero mogła świecić. I to samo dotyczy nas. Paweł mówi tam w liście do Efezjan, napełniajcie się, uzupełniajcie, uzupełniajcie, napełniajcie się oliwą, czyli Duchem Świętym. A więc, żeby się żarzyć, żeby płonąć, nasze naczynia muszą być wypełnione oliwą. A tą oliwą to jest symbol Ducha Świętego. Kończąc, chciałbym wam przypomnieć, że w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi o czasach swojego, poprzedzających Jego powtórne przyjście. I przyrównuje to do mądrych i nierozsądnych panien. Jedni i drudzy, rozsądne i nierozsądne. I oto nagle wszystkie panny posnęły. A o północy, wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewano, rozległ się krzyk. Jaki krzyk? Oblubieniec idzie! Obudziły się wszystkie. Ale te nierozsądne zaczęły płakać i krzyczeć. Co mówiły? Brakuje nam oleju! Nie mamy oleju! A tu oblubieniec idzie! Więc tak. Zanim oblubieniec jeszcze nie nadszedł, zatroszczmy się o to, aby naczynia nasze były pełne oliwy. Bo jak przyjdzie, może być wtedy już za późno. I to jest ogólna wola Boża. Dla was z Warszawy. Amen? Kto tam jeszcze skąd był? Dla was z Wisły Czarnego. Amen? I dla was Ustroniacy. Dla mnie, dla wszystkich. To jest ogólna wola Boża. Mamy być pełni ducha. No, trzeba by też było wspomnieć o tym, jak poznać, czy się jest pełnym ducha, czy nie. Zostawiam sobie to na potem. Bo są pewne symptomy, po których można poznać, czy jestem pełen ducha, czy też wypaliłem się już. Są pewne symptomy, ale no dzisiaj nie pora. Jak we wtorki się będziemy zgromadzać, to o tym będziemy mówić.